Ludzie dzielą się na dwie kategorie. Takich, co mają biboty i tych, co ich nie mają. Hejka! O, sorki, róbisz live'a. Mam na to filtr. Serio trzeba mieć robota, żeby ktoś chciał się z tobą spotkać? No, tak jakby. Ja nie chcę, żebyś się uzależnił od gadżetów. Chwileczkę. O, tato! Kupiłeś mi go! Cześć, Barney. Jestem najlepszym kumplem bez pudła. Co ty wyprawiasz? Wiesz, ten twój bibot wygląda super dziwnie. Jestem bibotem Barneya. Chodź ze mną do tajnej szopy i polub go. Nie, nie. Nie. Dobra, Ron. Brakuje ci części kodu, prawda? Jak lezie? Musisz o mnie wszystko wiedzieć. Włosy brązowe, wzrost 1,5 metra. 1,80 m byłby lepszy, bo mógłbyś mierzyć wysoko. Hej! Przecież biboty powinny szukać przyjaciół. Dodaj do znajomych, dodaj do znajomych. A jak on tego nie umie, jest praktycznie bezużyteczny. Ej, on mi chce oderwać łeb! Nie możesz mu urwać głowy, bo nas zamknął. Okej, nie mogę mu urwać głowy. Ja nie mam ultra zabezpieczeń i takich tam. Skopiuj, przejmij kod. Odblokuj, odblokuj, odblokuj. Leście! Muszę się mu przyjrzeć. Co ty nie powiesz? Nie zostawię cię. Chcą cię wysłać do zgniatarki. Jedziemy do zgniatarki razem. Nie, zgniatanie to nie zabawa. O! Nie zabawa! Gdzie on jest? Trzeba znaleźć zbiega. Nie potrzebujemy nikogo. Mam już jednego przyjaciela. To jest smutne, a nawet tragiczne. Nie jemy! Nie ma sprawy. Czy ze mną to jest zabawa? Ej, mistrzu, jak ten twój bibot? Teraz obaj ręce tak, żebym je widział. Au! Ron Usterka. Może wyłącz go i włącz jeszcze raz?